Witam bardzo serdecznie z Grand Prix Japonii, Street F1. Dzisiaj komentuję TS Best, czyli... Arty, witam wszystkich serdecznie. Jeszcze raz. Barty, komentowałeś tydzień temu, co wyścig niestety został GP Azerbejdżanu. Oficjalnie zostało przełożone na koniec sezonu. Tak. Przepraszam jeszcze raz. Tak, za nieporozumienia wtedy. Też już zresztą zarządu było wyciągane wnioski, więc już sytuacja, mam nadzieję, się, że nie powtórzy. No i co, no mamy kilku nowych kierowców w tym splicie. Kamil, nie wiem, czy chyba tydzień temu jechał, czy nie jechał. Mamy na przykład Sosenkę, to jest już dołączył na staw do splitu F1. Damy go serdecznie. Dzisiaj jedzie za zerwy Kominator i Kogucik. Bueno. No to damy, link. Ale zaczęło padać na torze bardzo ciekawie. Kierowcy zaczęli od razu szybko wyjeżdżać na tor, żeby zrobić czas na softach. To jest bardzo... Chyba będzie jedna szansa, żeby złożyć kwalifikację i kto wykręci czas, ten mu się uda. Nie było szczu. Ja pani lubi popadać. No tak. Mamy chwilę, no, można powiedzieć, no... 7 lat temu nie szczęsty był wypadek w sumie na tym torze. Ja się zginął. Znaczy może nie to, że zginął na samym torze, bo wiadomo, że chyba jakoś po pół roku dopiero, no niestety, no, nam kierowca z F1 były zmarł. Ale wiadomo, że główna przyczyna to była od tego wypadku. Że nam ten dźwig. Tak, dokładnie. Jedziemy z Kamilem ogólnie we Ferrari. Zobaczymy, jak kierowca Ferrari zrobi nam okrążenie. Ja myślę, że dzisiaj tak samo Kamil dobrze pojadą. Niestety nie uważnił, więc przejdziemy się z drugim kierowcą Ferrari, z debiutantem. O, na tym kierowcu. Przepraszam wszystkich, ale niestety jestem głodny, że to zjeść jeszcze. Rozumiemy, wiadomo, że trzeba. Gdzieś, a tu Lobatson nam zarzuciło jego bolidem. Niestety Japonia znana jest, że można łatwo trakcję stracić. Co wczoraj spieciłem, dwa dużo kierowców straciło trakcję, w tym ja na przykład. Ciągle walczyłem z bolidem i niestety no wyszło jak wyszło. Ale zobaczymy, jak to dzisiaj spiecie F1 będzie. No wiadomo, że teraz deszczyk pada, więc jeszcze... Będzie jeszcze ciekawiej, no na przykład Kamil nie jedzie pomiarowego już, ma nieuważnione. Tu może przypomnę klasyfikację konstruktorów. Może nie wszyscy może nie pamiętają. Mogę powiedzieć, no niestety klasyfikacja jest ta sama co było tydzień temu, ale przypomnę. I tak, pierwszy jest Viper 94 punkty, drugi jest Skip 90 punktów, trzeci jest Oski Pokorek 89 punktów, czwarty jest Peniel 63 punkty, piąty jest Fiołek 68 punktów, szósty jest Świdu 63 punkty, siódmy jest Wozowski 62 punkty, ósmy jest Lukas 60 punktów, dziewiąty jest Magdo 53 punkty, dziesiąty jest Tomek 36 punktów, dwunasty jest Damian 19 punktów, dwunasty jest Cyrcik 11 punktów, trzynasty jest Emulek 7 punktów, 15 jest Brigon 2 punkty, 15 jest Mire 1 punkt i 16 jest Barnacy 0 punktów, 15 jest Kamil 0 punktów, 18 jest Łopacem 0 punktów też,
I do 19:20 to już jest wolne miejsce. Nie wiem jak to się, czy to się liczy. Nie, to właśnie nic nie liczy. A teraz kategoria konstruktorów. Pierwszy jest Williams 157 punktów, drugi jest Alfa Tauri 151 punktów, trzeci jest McLaren 142 punkty, a to jest Racing Point 147 punktów, piąty jest Mercedes 127 punktów, szósty jest Ferrari 94 punkty, siódmy jest Alfa Romeo 70 punktów, ósmy jest Red Bull 32 punktów, dziewiąty jest Haas 63 punkty, dziesiąty Renault 3 punkty. Tak, dokładnie. A w międzyczasie no kierowca Mercedesa, skip jest na prowizoryczne pole position. A na to, że coraz bardziej zaczyna padać, więc to może być coraz ciężej. Ci, co kierowcy mieli po nieuważnione okrążenia. Ja jadę teraz z Lukasem, no zobaczymy jak to Lukas wykręci nam jaki czas. Miło widzieć aż w splicie F1, że Mercedes tu jeden przynajmniej walczy o czołowe pozycje. No tak, chociaż jeden Mercedes, nie dwa Mercedesy, bo i Sosenka z Mercedesie widzę. No tak, nie... Zobaczymy, a Peniek nam się odpalił, no chyba Peniek, chyba znowu padzik włączył. Tak zapytam, to Sosenka będzie na stałe w Mercedesie, czy on tylko zastępstwo jest? Sosenka już jest, będzie na stałe. A, Mercedesie, o to awans wysoko. Sosenka chyba jechał, pamiętam chyba... Williamsie? To chyba z Flitcher 2 jechał jako może rezerwa. Lukas nam skakuje na drugie miejsce, za Peniem 30. No to wysoko awansowo Sosenka. Zobaczymy jak Moski Popek na to odpowie. Penier w pierwszym już, Penier jeszcze poniżej minuty 35 zeszedł. No, to na kierowcę na pokoju. Poniżej 1.36. Nie, panie 1.35. No tak, Penier. No to, ale powiedziałem, że Penier jest poniżej 1.35. No to my Penier właśnie 1.35, już jeszcze niżej jeszcze. Dobra, nie dogadam się w tym sensie. Przejadę się z drugim kierowcą McLaren z kombinatorem. Jeszcze mamy więcej kierowców niż F2. Oj, kombinator, słaby czas. Rzezowski, zobaczymy jak to kierowca lubi Alcatraz i przejedzie. A może wszyscy może jeszcze nie wiedzą, może nasi widzowie też nie wiedzą. Oficjalnie Grand Prix Kanady w danej formule odwołane. Kanady też było dawno wiadomo. No a Turcji było właśnie, za Kanadę miało być, no niestety odwołane. Tak, a Zezowski fantastyczny kółko na ciężkich warunkach sklepił na trzecie miejsce. No Turcja dzisiaj podobno zostaje odwołana, czytałem. Z wiadomości F1 i ma być za to druga Austria ma być, czyli dwa wyścigi w Austrii pod rząd. Aha, czyli powtórka z tamtego roku. No według mnie to takie, no nie wiem, no wiadomo jaka jest sytuacja już na świecie, już powinniśmy jakoś się przyzwyczaić. Wiadomo, że się łatwo nie żyje w tych maskach, ale już nie chodzi o tych, że maski musimy nosić, od jutra chyba nie musimy. Tak, ale głównie o to mi chodzi, na przykład organizatorzy wiedzą, że jest ciągle ten koronawirus. Kanada wtedy zrezygnowała, weszła Turcja, a za niecały, no nie wiem, 3 tygodnie, miesiąc, jakoś tak. Jest informacja, że jednak Turcja zostaje odwołana z przyczyn wiadomo jakich. No więc dla mnie no to trochę już robi się też... Dziwne. Jak w cyrku tak naprawdę to się robi już. Tak. Mam nadzieję, że Monako będzie. Chociaż nie odwołali jeszcze. Na razie Monako jest dobrze, bo pokazywali wyścigi historyczne i Monako było. I Monako ma być kibicami już. Zobaczymy, no nie wiem, no jak to będzie.
bo na pewno nowe osłonie Formuły 1 w grze na pewno będą te tory wszystkie. Tam nie musimy trzymać. Jak na razie, kierowcy widzę. Alan Max Bossy skakuje nam na czwarte miejsce tu za Gozłowskim. Bardzo ładnie. Chcesz na szóstej pozycji? No, mam tak mocno, jednak są w Alpinu mało. No wiadomo, jakie są też warunki, trzeba się dobrze szczelić. No na przykład świdu kompletnie nie może się odnaleźć. Jak na razie oczywiście. Ale to jest raczej jeszcze zaskakujące, że jeszcze pogoda nie jest na tyle, żeby na Interi zakładać. A jaka pogoda będzie na wyścig? Nie wiem. Kierowcy nie piszą? Jak na razie nie. Może jak ktoś z kierowców nam podpowie, bylibyśmy wdzięczni. Mam nadzieję, że to nie będzie w maju zim lodowiska na Japonii. Witamy Pawła. Ono kibicuje Alfie. Oski pokojek nam dopiero zaczyna wkrążać, nie? No Cyszyk właśnie widzę, wyjechał pod nam. Kogucik nam zakończył rywalizację teraz tak, w międzyczasie spojrzałem. Tak jak wczoraj w kwalifikacjach. Za co się mu kwalifikacje na Japonii jemu nie służą. Witamy Monte. Kogucik wczoraj był kierowcą dnia. A w rally kierowcą dnia był wczoraj. O, był wysoko. Na razie ja sobie jadę z Viperem, czyli obecnym liderem. No jak na razie lider sobie nie może poradzić, przebić się nie może do przodu. Czyli jeżeli tak Viper by przejął tak samo okrążenie i wyścig też może by nie poszedł, czy może Viper spaść z tej pierwszej pozycji? Znaczy, powiem tak, no wyścig rządzi się swoimi prawami, tak jak wczoraj we 2, 13 kierowców było, a działo się, więc... Zobaczymy, Viper wykręcił, zobaczymy, Viper jest na korzeniu. Tego chleb w tym. Zobaczymy, no jak to będzie, no... Nie rozgóry przekreślać, nawet jak Jenson Button w Kanadzie, byłoby można stracić psychikę. A tak, ostatniego miejsca wystartować i wygrać wyścig, to jest wyczyn. No dokładnie. Zobaczymy jak Viper przyjedzie. Ale bo Viper chyba będzie zjeżdżał do boksu, bo widzę mało ma paliwa. Ale na razie widzę Viper. Witamy Wiktorię na czacie. Mamy. No wiadomo, no nie można przekreślać z góry kierowców. To tylko są kwalifikacje. Zwłaszcza, że Japonia to w ogóle trakcja, no działa niesamowicie. Wiadomo, jak te bolidy są nadstajowe na Japonii. Ja sobie doświadczenia Japonii nie lubi. Nie lubi Suzuki. Tam jest tak. Tam się opony tak się niszczą szybko. Biegać tam już tak jest ciężko. Ja Japonię lubię, pomimo tego, że wczoraj no kolejny wyścig pojechałem fatalnie. Lubię. Tylko, że ja wziąłem wczoraj no zły setup i dlatego się skończyło, jak się skończyło. Człowiek nadal próbuje łamać swoje granice możliwości, a wychodzi i nie zawsze pomyśli. W wyścigu dostaliśmy informację, że będzie sucho wyścig, więc dziękujemy Sosence za informację. No i co, no zobaczymy, no, mamy nadzieję, że będzie dobre ścigania. Lepsza frekwencja dzisiaj jest niż wczoraj w 2. No zobaczymy, no. Na pewno słabo w kwalifikacji Oski Pokojek pojechał póki co.
Jak na razie Penier trzyma się mocno. Mamy znowu powrót Peniera. Mistrz pierwszego sezonu i drugiego, no wiecie, chyba już nam napada. Już chyba na stałe, to mi się wydaje. Bo na kierownicy, no śmiem wątpić, zwłaszcza, no, żeby Penier tak by pojechał. Co byłoby na przykład wyścig we Francji, wtedy jechał na kierownicy, a no nie powiem, gdzie był wtedy Penier. Ile tracił tam do wszystkich, więc no... Jednak co, jak to wiadomo. No tak. Ale nie może odebrać możliwości. Oj, Kamil, bo chyba się rozbił. Pani ogólnie no, robi robotę. Chyba Kamil się nam rozbił, czy o czymś zrezygnował? Chyba się rozbił. Albo zrezygnował. No zaraz zobaczymy. Chyba się rozbił Kamil. Bo nie było, żeby wyszedł. I Damian się też. Damian chyba zrezygnował, bo to już mało czasu. Przejdziemy się z kierowcą Eno z Wichtonem. Zobaczymy, jak to dzisiaj Wichtonowi przyjdzie. No wczoraj Renault w 2 no, pokazało klasy. Właśnie Max się dojechał na podium. To było wielkim zaskoczeniem. Bo nuki tak słabo jeżdżą w tym sezonie. Nie można czekać, że wiadomo, że ktoś ma lepsze to i niektórzy gorsze to. No, tak. Na przykład. Zobacz. A wiesz, jaka trzeba była jeszcze, a wiesz, jaka trzeba była rocznica? Jeżeli chodzi o 13 maja? Ja już nie mówię o kościelną. Tam było Formuły 1. To wygrał wyścig Hiszpanii? Hiszpanii? No. To z bardzo znany kierowca. Dużo znanych kierowców wygrał Grand Prix z Hiszpanii. Ja to powiedzieć, to był jak nazywali go pan Stłuczka, nazywali go. A, Maldonado. No właśnie. To był szok dopiero, że Maldonado wygra wyścig. O, ale zrzucił tutaj sosenkę. No. To była ostatnia wygrana Williamsa wtedy w Formule 1. Tak samo jak teraz mają Ferrari do ostatniego mistrza świata Kimiego Raikkonena. No i nie zanosi się, żeby to się coś zmieniło. Ileś minęło lat? Kupa czasu. No ale no co, no mamy tam na przykład przez te kilka lat bardzo ładnego Mercedesa, teraz zwłaszcza, że jest ten czarny Mercedes też w ogóle. No co, no cóż, nie narzekać trzeba. Mamy dobrą rywalizację przez te kilka lat. No tak, Mercedesy same. Ale no co, jak to do nie można mówić, to Mercedesy, no... Nie można odbierać, że Mercedes no, coś źle robi, bo Mercedes no, robi no, fantastyczną robotę, tak? No, jeżeli nie może Red Bull, dobra, jeszcze wtedy Ferrari, nie mówiąc o 20 roku, i teraz, w tym roku, że Ferrari nie walczy w ogóle z nikim praktycznie. Ale jak wtedy walczył Vettel z Raikkonenem w Ferrari, tak samo Red Bull walczył z Ricciardo i z Verstappenem. Tak, tak. No to ale... nie można o nim mówić, że... Ale też ci mogę powiedzieć, że kiedyś Mercedes w latach 50. też rządziły właśnie w formule. No tak, a mamy teraz, mamy naszego kierowcę z pole position póki co, no skip, no właśnie, mamy Mercedesa. No Mercedesa, minuta 34, jeszcze niż jest szedł od Peniera. No, 10, zobaczymy jak Zezowski na to odpowie, Zezowski nie jest w stanie. Kombinator już będzie na 15 pozycji. Jeszcze zobaczymy Oski po kolei, kiedy się poprawia 80. No zobaczymy. Na razie Oski pokazał na odwrotnej pozycji. 80 to dużo, to nie wyjrzy. Zeskoczy kilka pozycji. Chyba nie będzie pole position. Pole position na pewno nie. Wiesz jaka pozycja? Oski pokorek. Na 12 pozycji. No, blisko 10. A zobacz, a taki Tsunoda też mówi, taki będzie. Taki dobry, a nagle Tsunoda się popsuł, powiedz, już mamy czwarty wyścig za sobą, a Tsunoda jako sobiutko jeździ.
Wyniki kwalifikacji to mamy skip przed Peniem, trzeci Świdu, czwarty Lukas, piąty Łukasz, Cylsik, piąty szósty Kuszyk, szósty Zezowski. Zdowski, siódmy Maxbog, ósmy Damian, dziewiąty Viper, dziesiąty Kamil, jedenasty Oski Pokorek, dwunasty Łopatson, trzynasty Brigon, czternasty Susenka, piętnasty Kombinator, szesnasty Kogucik, siedemnasty Bagnacis, wytrzymamy czas. No niestety, has na końcu. Ale no cóż, no, stało się to, co się miało stać. Mercedes ma pole position na Japonii. Jeden Mercedes. No tak, no jeden. Jeden Mercedes. Zobaczymy, jak będzie na starcie. No zobaczymy. No, nie mówię, że te czarne Mercedesy bardzo mi się spodobały. Bo te srebrne, jak wcześniej były te z kilka lat, te Mercedesy, to tak średnio mi się podobały, ani furory nie robiły, ani nic. A te czarne mi się tak bardziej mi podobają, te Mercedesy, jak przystało. A pamiętasz jeszcze malowanie, jak były Jordany? Takie kobry? Pamiętam. Fajnie też to wyglądało. Mnie nie oceniać, bo wtedy to jeszcze mnie nie było. Ja byłem mały, ale pamiętam. Jeździł ten Haras, ten jeździł raz z Ralfem Schumacherem, a przedtem jeździł właśnie Ralf Schumacher z Demonem Hillem. I to był taki luźny zespół, bo oj, i zaczynamy start. I Katergastem, kto pierwszy? Skip czy Penier? A jednak chyba Penier. Penier dobrze wystartował, ale... Ale tutaj walczy między Penierem, ale jednak Penier, jednak Skip lepszy. Renault poleciał, Wilton nam poleciał, już, widziałem. Już mamy żółtą flagę. To tam się nam... Wilton nam poleciał. Już masz chyba uszkodzone, widzę. No, niestety. Słaby start Wilton. Czyżby tam był kontakt? Tak, pomiędzy Wichtonem a nie wiem właśnie z kim, ale widziałem, że Wichton bokiem poleciał. Po jedną pozycję nam awansował Lukas, o drugą pozycję też awansował nam Max Box, o dwie pozycje Łopatson, o dwie nawet Sosenka i o dwie Kogucik. I Magnacio jedną. Oj. I znowu żółta flaga. Co tam drugi znowu kierowcy, tak no Kogucik tym razem. Kogucik. Obrócił się. Oj, przemknął koło niego blisko Brigon. Oj, jak to było niebezpiecznie. Viper z Damianem tam widzę, że się wymieniają. Viper już na... Witamy Jan Hessa na czacie. I Mercedes zaczyna powoli odjeżdżać. No tak chciałem wrócić do Jordana. To był taki team bardzo luźny, bo Eddie Jordan w ogóle to taki jest po prostu takim człowiekiem bardzo ludackim, na luzie po prostu. Nawet gra w zespole, gra na perkusji. Taki właśnie Eddie Jordan. No, co z tego jeszcze mogę powiedzieć, jak jeszcze były te znane hostessy Jordany, no to było na to popatrzeć. Ja mnie zastanawia tutaj walka Tilsixa z Shidem i Jackie Max Boss. Już właśnie Shidu widzę na pozycji. Marcin z Max właśnie... Wywaliło Sosenkę, niestety przepraszamy, ale muszę z powrotem dodać kierowcę. Wracamy, mam nadzieję, że Sosenka dostałeś zaproszenie i dołączysz. Zobaczymy, jednak na razie Sosenka jedzie jako duch? Tak, ta, jako duch jak jeszcze. Duch jeszcze. Jeszcze jako duch. Zezowski wyprzedza Max Bossa.
I za chwilę Viper się próbuje. Viper próbuje od zewnętrznej. O, muszę zobaczyć. O, tam był kontakt z Matboxem. Otawi się kołami, czy Sosenka skrzydł? No nie, jest kołami, tylko się to otawi. Bardzo blisko było ostro. Ale zobaczymy, czy Sosenka wrócił, jeszcze nie wrócił. Może wywalić lobby. No może być tak, ale no nie mogę zabronić, żeby kierowca nie mógł wrócić do wyścigu. Brygon już z karą. I kara Brygona. 5 sekund. I już mam pierwszego kierowcę z karą. A Skip na razie nie może odjechać Szpynierowi. To nie wiem, jak czai się tego, jak cień. No Japonia jest ciężko do odjechania. Tak, no bo same proste i same DRS-y, więc to też... Zwłaszcza jak ktoś ma podobne tempo, to ciężko odjechać. Dla systemu DRS na pewno to byłoby więcej wysiłku do wyprzedzania, tak zwane bez sensu. Ja wtedy musieliśmy się naprawdę się pokazać klasę tak naprawdę swoich możliwości, pokazać bez DRS-u i bez sensu wyprzedzania, tak jak kiedyś inni kierowcy Formuły 1. No to wtedy było ciężko, w ogóle wtedy jak kierowcy byli spoceni, popatrz. No. Czy pamiętamy czasy jeszcze, jak jeszcze Kubica jeździł w Zauberze? Zobacz, jak wyjechał wyścig Grand Prix Kanady, jak wygrał, jaki był cały spocony, cały mokry normalnie był na podium. No to wtedy naprawdę kierowcy się musieli się ostro brać do roboty. No bo teraz co? To teraz wszystko lekwyka robi za kierowcę. Tak, jak kiedyś Kimi Räikkönen powiedział, i to jest chyba najbardziej trafniejszy punkt, że nie byłoby informacji od inżyniera, kto na jakiej pozycji ile do niego traci i tak dalej, informacje udzielać podczas radio, to też byłoby by inaczej, kierowca też by musiał się zastanawiać, a teraz jak to mamy, więc no też tak kierowca może się udzielać na inżynierze też. No tak. Więc to też. I to był bardzo trafny punkt, bo gdyby kierowcy by nie mieli przez inżyniera, gdyby kierowcy nie mieli informacji, to podejrzewam, żeby to ich trochę każdy musiałby się domyślać co i jak. Tak. Nie, to byłoby coś, według mnie, wyszłoby dobrego na pewno. No to kierowca by musiał inteligentnie myśleć. Bo może pamiętasz, jak ten, bo Grand Prix Abu Dhabi, to był Abu Dhabi, tak? Jak do Räikkönena inżynier mówił, ile ma tego, a Räikkönen powiedział, leave me alone. Tak? Abu Dhabi to było, no. I wtedy właśnie, wtedy się Kimi rozłączył właśnie z tym inżynierem, chyba nie ma go, wyłączył radio chyba wtedy. I wtedy Kimi właśnie wygrał ten wyścig. Tak. Wlotu się. No właśnie. Kimi to stara szkoła. No tak, ale no, ja byłbym za tym, co było kiedyś na przykład niektóre rzeczy. Na przykład, żeby nie było na przykład informacji w trakcie wyścigu. Ja bym wyrzucił DRS. Szczerze. Ja bym wyrzucił DRS. DRS jest niepotrzebny w ogóle. To jest takie sztuczne przyspieszanie. No DRS mógłby być mogłoby nie być DRS-u. A, DRS-u po co? Po prostu, żeby to ale było raz, chyba. Raz jestem za, żeby DRS był, ale z drugiej strony jestem przeciwko, więc tak 50-50 dla mnie DRS. A RS-u no to w ogóle nie powinno być. No właśnie, to też takie. No, zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku, jak się no, robi. No, to Kamila wywalił. Ja właśnie nie zauważyłem, więc no, przegadaliśmy trochę. No, nie fajnie, jeżeli swoi teammate'i doprowadzają do kolizji. No, to będzie ostro, jak będzie między nimi. Jak jeszcze są
między sobą na imprezie, no to mogą ostro tam padać słowa. A tak jeszcze was do starej formuły chciałem powiedzieć. To po prostu... Ja uważam, że... Halo, Watson, 3 sekundy. Hasp nam wyspinował. Oj, Bagnacji. Bez skrzydła, oj. Oj, Bagnacji uszkodzony. No i Celisy Kada jest bardzo blisko na skrzydły, no? Bagnacji jedzie jako cień? Nie, ale oj, będzie znowu rzucił Bagnacji, bo widzę. Żegralne opony ma już. No ten kierunek odjechał do boksu. No ma uszkodzone skrzydła, więc będziemy... Chciałem właśnie, dostaję formułę, że chodzi o tą formułę. Ja po prostu bym usunął ten w ogóle ten cały ERS. No to jest niepotrzebne też. I to tam jeszcze, i te... I by tankowanie przywrócił, o. No, za tankowanie to ja nie jestem za. No ciekawe. Nie, tankowanie według mnie nie. A bo będę jak Masa wtedy, tak? Że nie wytrzymał nerwowo i pojechał. Pociągnął mechanika. Ogólnie te tankowanie, ile było przez tych tankowań wypadków w Walei Serwisowej, ile było podpaleń. Nie jestem za, żeby było tankowanie. To już mówię, ale wiem, że... Ale wiem, czego byś chciał powrotu. A w silniku V8. To już w ogóle byłby chyba zadowolony. Jak się ogląda te stare filmiki, formuły, to jak się, na przykład nie ma jeszcze bolidu, a siedzą kibice na trybunach i tak słychać ten dźwięk, to tak aż czarki idą. I to po latach. No, mógł się nawet na tym przekonać nawet Hamilton, jak wtedy jak jechał w Abu Dhabi w tamtym roku. Właśnie Fernando Alonso, ile właśnie było tych kierowców, oglądało ten stary błąd, to nie doszło? Oj, silniki jak fałasz. Jak Hamilton powiedział, did this sound, oh my god, jak powiedział, że by tego życia, by ten dzień wrócił. No właśnie. Nie no, to według mnie, to dla mnie no głupota wtedy była, no, że te 106 turbo wprowadzili. No, według mnie, no V8, no to powinno być, Jeszcze V6 mamy formułę teraz? Dlaczego? Ekologia. Niestety ekologia. Ekologia, ale na to samo wychodzi. Co to jest za różnica, czy V6, tylko względem mocy jest tutaj różnica, no i wiadomo, względem dźwięku. V6 to ma nie to ten silnik, ma nie aż grał. Jak to zawsze mówił, jak się zaczynała formuła, zawsze jak jeszcze prowadził Borowczyk właśnie Zwiętarski, jak to mówił Borowczyk, posłuchajcie Państwo, jak to ten silnik pięknie gra. Nie no, V8 miał dobry bardzo dźwięk, dla mnie najlepszy ze silników, jaki byłoby w Formule 1, no też zmiany biegów, redukowanie tych biegów, to jeszcze byłoby fajny dźwięk V12. Jak się słyszało ten silnik, a nie było ten nią wyścigu, to normalnie się czuło, to czuło się, że jest ten sezon Formuły 1, czuło się normalnie, aż czarki Tak, no ja byłem bardziej za dzieciństwo na silnikach V8 i na V10, więc no to robiło furorę, zwłaszcza to V8. V8 też było nowe, też. Ale jednak V8 miało ten dźwięk niż te V10, pomimo tego, że V10 była względem mocy mocniejsza. A ten silnik aż się chciał się szukać tym zakonach, tak jak taki ten jego ryk ten, to było coś pięknego. No ryk był silnika V8, no to naprawdę no. Z chęcią bym chciał z powrotem. Ja tak samo. No ale niestety, no. FIA inaczej zarządziła i... Może kiedyś powrócą. Może. Jak będzie ktoś mądry, jakiś mądry prezes. Nie no, bo to... Wtedy
To nie to, co teraz mamy. Wtedy oglądalność Formuły 1 była naprawdę o wiele większa niż to, co mamy teraz. Chyba to, że były zespoły równorzędne tak naprawdę. Była walka, na przykład McLaren, Ferrari i Red Bull. Wtedy walczyło o zwycięstwa. Były trzy ekipy. Tak. Teraz wiadomo, no Mercedes, no i dobra, teraz no, Red Bull się dołączył do tego kontraktu, ale przez te lata to Mercedes, no... Teraz mamy team, jak to się mówi, jednego zespołu. Alfa Tauri to jest po prostu Red Bull, bo to jest po prostu Red Bull, Alfa Tauri. Świdu nam zjechał i Zezowski zjechał, będą podcinać. Zobaczymy, jak to im wyjdzie, tak samo Kamil. Gdzieś nawet formuła była jakieś, bo nawet to był jakieś formuła. Jarno Trulli jeździł, Ralf Schumacher. Też mamy mniej wyniki. Ja pamiętam, zawsze mi się podobało, właśnie pamiętam to TR, właśnie Formuła 1, to właśnie ekipa Jordana. Nie wiem czemu, ale do dziś mi się ten mi się podoba, to ta ekipa. Mi się najbardziej podobał McLaren, ten srebrny, jakie jeszcze tam było, srebrno-czerwony te... Z Hakkinenem i Coulthardem, tak? I jeszcze z Jensona Buttona i Lewisa Hamiltona. A Williams z Montoją? Jak Montoya objeżdżał Schumachera? No jak to jest, Williams mi się nie podoba. Czemu? No fajnie, no też. Każdy ma inny gust też. Ale mój kolega właśnie był kibicem Juana Pablo. Oj, tu znowu ma sosenkę wrzuciło. Kiedyś to ja byłem fanem wielkim Red Bulla, teraz chyba ktoś nie jestem. Może to przez ich politykę u mnie się odwróciło. Kiedyś kibicowałem Red Bullowi. Oj, sosenkę obróciło. Ale czemu sosenka jako cię nie jedzie? Nie wiem. Nie, sosenka jedzie. Max, bo Cylsik zjechał i... A, sosenka. No, szkodzi sosenka. Zobaczymy, gdzie nam Świdu wyjedzie, czy uda się mu przed Lukasem wyjechać. Walter w boksie. Oj, będzie na żyletki z Lukasem, ale jest. I kto będzie Viper czy Kombinator? Jednak Kombinator. Viper na naszą pozycję spadł. Ale Kombinator nam nie zjeżdżał do boksa, ale nam Świdu wyleciał. Bardzo blisko Zezowski jest. Ja bym jeszcze powiedzieć, zobaczymy, jaka będzie ta formuła w 2022. No zobaczcie, nadal nie mamy informacji odnośnie silników, to mnie interesuje. No też właśnie, jesteśmy tutaj, ale wiadomo, że mówią, że będzie stawka wyrównana, że nie ma być już tylko Mercedes i Red Bull, czy wtedy po prostu ma być stawka wyrównana. I wtedy zobaczymy, właśnie... że wiesz, takie gadania wychodzi w praniu jak zwykle. No tak. Tak samo wyszło, że z 2013 na 14 zmienili przepisy i co? I Mercedes zdominował wszystko. No tak, ale czytałeś jak Mercedes na tych przepisach jak wykorzystał szansę? Jak wykorzystał szansę? No, na pewno tam nie jednym zespole były przekręty. To już mówmy otwarcie. Ale też można powiedzieć, że Mercedes tak się wzmocnił dzięki Niki Laudzie, bo Niki Lauda przyjął wtedy właśnie Mercedesa, został tym szefem Mercedesa, całym głównym prezesem Mercedesa. No i tu też właśnie zasługa Niki Laudy. Niki Lauda bardzo umiał stać przez swoją całą karierę Formuły 1, właśnie umiał ustawić bolid, to był taki właśnie kierowca. I to właśnie też właśnie dzięki właśnie Niki Laudzie też, bo to... Nie, bez apelacyjnie można powiedzieć, że to Niki Lauda właśnie tego się właśnie przyczynił, że takiego dzisiaj mamy Mercedesa. No tak, ale też warto zauważyć, że też zanim Niki Lauda to zrobił, to jeszcze był Ross Brown, co Mercedesem chyba znowu nam sosenkę wywaliło. Ross Brown był Brown GP. A Brown GP właśnie powstał, właśnie na Brownie GP właśnie powstał Mercedes. Odrodził się. Na Brownie GP.
Na danej Hondzie. No tak, ale też rozbrał dużo wniósł do Mercedesa. Też. Też chyba, że mówią, że to też wszystko dzięki nikomu. Tam były ogólnie też według mnie w Mercedesie poszczególne szczelniki, na przykład Rosbaum coś prowadził, potem, no jak mówisz, no, Niki Lauda, a później Toto Wolff no już wyprowadził, a jeszcze pomijając, że inżynier główny to wymyślał boli, czyli Paddy Lowe tak naprawdę. Tak, Paddy Lowe, później który uciekł do Williamsa i uciekł z Williamsa zaraz. Znaczy został wykopany powiedzmy, a nie to, że uciekł. Bo strzanił robotę. Czy pamiętam, jaki był poszenił Williams za Clair? No a teraz nagle zaczął się Williams odbudowywać. Pomału wielkimi kroczkami Williams wraca. No tak samo jak Clairem wraca już teraz najbardziej ten szczyt, co mnie to zadowala przynajmniej. Ale zobacz, wszystkie te bolidy co jeżdżą, Prócz Astona, Astona też. Astona i... Tylko oprócz Alfa Tauri i Haasa. To przez wszystkie zespoły to my były mistrzami świata zawsze. Williams, McLaren, Mercedes, Ferrari, Renault, Red Bull, to tam jeszcze... Alfa Romeo. Mistrzami świata byli kiedyś. No to są właśnie zespoły mistrzowskie. No, każdy ktoś osiągnął. Tak. A Skip Fast Clapa ma. Goni nam Peniera na Peniera, co jest na hardach, a Skip na medach. Max Boss już poprawia ta Skipa. I taką widzę mamy Brigona na hardach i Świdry na hardach i Peniera na hardach. Aż o dziwo, połowę wyścigu mamy za sobą, a jeszcze safety car nie było. No właśnie, no takie osy bardzo jadą z głową. Jak na razie tak to wygląda. Lukas 3 sekundy dostał i może to zaważyć na pozycji końcowej. Dobra, może przejdziemy już do przodu, bo tu Penie nam dogania oskiego pokolka, a za Peniem jedzie... czarny Mercedes goniącego różowego Mercedesa. A jak jesteś przekonany do nowych opon tych 18, co będą w przyszłym sezonie? Zawodu mechanika mogę powiedzieć, że dla tych mechaników mogę spuścić. Dlaczego? Za przeproszenie są... Te chłopaki? Są ciul bardzo ciężkie te osiemnastki. Znaczy wiadomo, to co innego jest na samochód osobowy osiemnastkę. No dobra, osiemnastki to może samochód osobowy ciężko powiedzieć. Na przykład do suba osiemnastki to są bardzo ciężkie, żeby podnieść, a co dopiero do bolidu F1. Będą musieli mechanicy na wadę przebrać bardziej. Chyba siłownia ich bardziej czeka. Tak. Ale te koła mają być też jako tak zwane kołpaki mają być. Te opony. Nie wiem, ale już mnie tu interesuje walka Peniera ze Skipem, z Oskim, a za chwilę Skip do tego się dołączy. I tu już nam Penier będzie próbować oskiego pokolka wyprzedzać, już tu za nim. Znaczy, widzę właśnie, atakuje. Będzie chyba czekać na strefę DRS. A Skip czeka tylko na błąd. Porka i Peniera. Na Skip? Na Skipa to dobrze jest, że oski pokoju powstrzymuje Peniera. Tak. I... Stefa DRS i to chyba bez problemu będzie. Bo z pokoju nic na to nie odpowie. I ma tak.
Tak, już go będziesz. No ale teraz... wycofamy, co tam się... Teraz znowu... Skip musi się szybko uporać z ostrym pokolkiem. Nie może utknąć. Brygon znowu się wrócił? Czy kowrócił? Nie wiem, bo byłem bardziej skupiony na walce, tu jestem z przodu skupiony. A Penier odjeżdża. No tak, no bo ma świeższe opony, a tu skip próbuje od zewnętrznej. I był kontakt? Nie, Oski pokoju odpuścił, mądrze, jednak nie obcał Fatowi. Odpuścił, bo to by się źle skończyło, gdyby nie odpuścił. No i Skip będzie gonić Peniera. Musi gonić, póki ma te medy, póki jemu działają, później te kagdy będą lepiej działać. Nie już. Skip goni Peniera. Malutku. A tak mam moje pytanie. Dlaczego Mercedesy i Haas mają takie... szybkie takie, jakby takie zęby, nie wiem czemu, co to znaczy jakieś, co to jest aerodynamika? Pierwsze słyszę takie stwierdzenie. Właśnie ja się teraz zastanawiam, do czego to służy, bo wszystkie mają bolidy, nie mają szybek, tylko właśnie mają Mercedesy, mają i Haas. Takie ząbki. Alfa Tardemu nie ma, Macron tego nie ma, Williams tego nie ma, Alfa też nie ma, Williamsy nie mają, i właśnie Red Bull ma taką szybeczkę małą, teraz chyba, i właśnie też ma taką szybeczkę, jeszcze ma właśnie, ma, ale normalnie ma taką małą szybkę, właśnie ma przy Ferrari, no i, a sam już nie widzimy, no to, a jeszcze Renault jeszcze ma tą szybkę, faktycznie, no, jeszcze Renault ma taką szybeczkę. No ale właśnie Mercedesy mają taką szybkę i właśnie i Racing Point właśnie taką ma taką szybkę jak Mercedes właśnie. Bo kiedyś wiem, że takie szyby miły potężnie kierowcy mieli bardzo. Ale takie mam te szybeczki teraz. Skip goni Peniera. I DRS będzie, ale ta żółta flaga chyba się wycofał, jedno rynówka. Nie, kogucik się obrócił znowu. Kogucik jednak jemu Japonia nie leży. No nie, kogucik. Brygon i znowu żółta flaga. Oj, teraz Brygon uderzył. Oj. Komentora. A już opony ma zniszczone. Rosenka widzę, jedzie już jako duch. Chyba się poddał, albo już jego tylko cień jest. Jego duch. No, a widzę, Skip nie może uprzedzić Peniera. Penier się broni. Jak na razie, ale Skip nadal naciera. Do własnego doświadczenia. Chciałbyś, żeby Etio znalazł się w przyszłym sezonie F1? Byłoby łatwiej, co? Znaczy... Zobaczymy, jak to następnym sezonem to rozegramy, powiem tak. Zobaczymy, jak terminarz też będzie z wyścigami w przyszłym sezonie. I komentatorów, kto będzie komentować jaki split i zobaczymy jak to też kierowcy będą jechać w jakim teamie, czy tak no myślę, że tak czuję, też tak czuję, że Ezio jednak pójdzie do F1, bo on tam to się nadaje do F1 właśnie, do tego splitu. Bardzo szybkim kierowcą.
No, będę popełnia. W ogóle wcale błędu nie popełnia. No Skip nie potrafi przejść, póki co Penia naciska, ciągle wybiera na tą presję. Metodes różowy jest bardziej metodes. Ale przejdziemy do walki numer 4, walka numer 4. Do Świdra. Tam Zazowski za Świdrem się czai. Oj, Skip 3 sekundy dostał, więc to już szanse są pogrzebane. No chyba, że Penio jeszcze zarobi trójkę. No i zobaczymy. Czy czuję odejść Zazowskiego? Ale tam za Zazowskim już się czają. Alfa Romeo. To może być ciekawe, będzie walka na tą pozycję. Czy Świdru się broni? Czy Zazowski go weźmie? I chyba Zazowski będzie tak robił. Siedzisz mu blisko na gonie? Tak, wjeżdża do wewnętrznej. I czy uszedzi go? I tak, proszę, poszedł. Uszedził go. Jest czwarty. A już tam Alfy się zbliżają pomału, bo właśnie na Marboxa włączyłem. Tak samo. I też chyba opony się kończą, chyba Świdrowi chyba już, co? Ale Świdru ma kardy, więc no, nie mogło się kończyć kiełką. Ale to rzuciło mocno na pomocze. Ale udało się, utrzymał się jednak Marbox. I coraz bliżej niego Max, bo jest coraz bardzo blisko. O, jak tu będzie ciasno. A nie chcę niestety to widzieć, to coś tamtego. A za nami jeszcze 20 okrążeń. To do końca 7. Ale tam blisko już Max Box, widzę coraz bliżej. Chyba teraz będzie atak. Na Świdra? Tu jeszcze nie. Chyba jeszcze nie. Już dublują ducha. Stosunki. Tak, Świdru już ma. Już ma Max Box, ma DRS. I chyba ten moment będzie wyprzedzenia go. Czy jeszcze nie? Ale to bliżej. Nie, jednak jeszcze nie. Bo Świdru miał DRS ze Zazowskim, więc. No właśnie, ale mamy walkę o piątą pozycję. Przejdziemy może do Oskiego Pokorka z Kamilem tu walczył. I tu Oski Pokork wyprzedza Kamila. No, będzie ma pozycję. No niestety słaby wyścig na Ferrari. Ale to są kierowcy debiutanci, oni sobie jeszcze na pewno się jeszcze polepszą. No Kamil już jeździ bardzo długo tak naprawdę w różnych ligach, znam Kamila z różnych lig, raz w jednej lidze z nim jeżdżę. Ale więc mówię, ale w tej lidze się widać, dopiero się wkręcają, myślę, że będzie jeszcze lepiej. I żółta flaga, to tam znowu nam. Nie wiem, chyba zbugowała się ta żółta flaga. A Maxbox cały czas walczy z Świdrem, cały czas blisko tego Świdra, ale już coraz bliżej i chyba teraz, a już RS-u prawie nie ma, już ma źle. RS-u ma tylko 10%. Oj, i kontakt Max Bossa ze Świdrem. Widziałem, leciutki był kontakt. Kominator nam. Chyba kominator nam się rozbił. Tak, i ten samochód mamy. Bezpieczeństwa. Wirtualny mamy. I teraz może być ostry start właśnie Maxboxa. Ale Cyrsik już widzę na szóstej pozycji. Cyrsik wyprzedził Maxboxa. Może zamiana pozycji, może Cyrsik. Nadzieja, że Cyrsik upora się ze Świdrem. Na tym razie się oni Świdru broni. Już. Mamy słowo, wracamy do. I żółta flaga znowu. Mercedes chyba? Lukasem? Tak. Nie, więc jest nie, to tam walcz tak.
Skip z Penierem dalej walczy. Nie może z kim się uporać, z Penierem nie może. No zobaczymy jak będzie. Zazbliżę Skipca, zbliżę Peniera. Może teraz będzie atak. No, panie Skip jedzie ciągle za tym Penierem. Ciągle po nie, tak w granicach pół sekundy. Do sekundy. Libry dres. Już ma Skip dres. Teraz będzie ten moment. Czy z Penierem odjedzie? Elec użyty. Skip jest bardzo blisko. Nie, no jeszcze, no nie wierzę, no nie może się teraz bliżej. Cały czas blisko jest do Skipeniera, ale nie może go wyprzedzić. Jeszcze błąd popełnił, tutaj widziałem na poboczu, lekko zjechał. Ajajaj. Jest bardzo blisko. Widzę nerwy puszczałem, widzę już Skipowi. Cycik, to widzę. Chyba Świdracz jeszcze nie? Ale już Max mógł dzwonić Cyciksza. I 3-sekundowa karata Max Boxa. No Max Box już zbierał 9 sekund. Więc tak dalej pójdzie, to za chwilę Viper może na jedną pozycję przeskoczyć. A Sosenka nam jedzie dalej jako duch, tak? Tak, jako duch dalej jedzie. Sosenka właśnie już na całkowicie chyba poddał. A Penia cały czas na prowadzeniu, a Skip się nie może z nim uporać. I znowu DRS Skipa. Zobaczymy, czy teraz Cyrsik jest bliżej niż ostatnio, ale będzie nadal to za daleko. Jeszcze daleko. Max Box jeszcze śmigła się do Cyrsika. O! Masz... Wiosarę, no, popisał się teraz. Chciał chyba zajrzeć w tym wysiłku i zabrać komuś punkcik 110. Na pewno. No ale Wiktor nie dostanie punktu. No nie, no niestety jest. No chyba, że trzech kierowców odpadnie przed nim, a to wtedy. No ale to ja nie widzę tego, jak na razie. A też jest tylko okrążenia do końca. O, Kamil jeszcze poprawia z paslapem. Zobaczymy jak pojedzie właśnie z Max Boxem. Max Box coraz bliżej Cyciksza, ale też nie może go uprzedzić. Ale teammate'i nie będą między sobą atakować. Podejrzewam, że tu za Świdem Cycik będzie atakować. Aha. Czyli po prostu Max Box się... No Max Box ma karmił, więc to głupotne. No byłaby, nieporozumienie ze składem. No to, że Max Box się podciąga na Cyciksiu. Znaczy Max Boss jest za Cyciksem, nie może pociągnąć. A czy nie może ciągnąć, no tak. Bo mówię, no to Cycik go podciąga. Do drugiego, bo ten jest samy tym. No ale przejdźmy do bliżej walki Viper kontra Oski Pokorek. Oski jak na razie zdał dogania Vipera, ale też niełatwo mu to idzie do uprzedzenia. Chyba jeszcze nie może. Jak tam początek stawki? Penier już jest zagrożony, bardzo blisko, że Skip. Czy teraz będzie atak, czy jeszcze nie? Ale bardzo blisko, oj, chyba będzie teraz. Bo do się Skipowi, ale blisko po zewnętrznej. No bardzo blisko jest.
Będzie bardzo blisko do Resi. Oj, ale tu Feniek skip stracił. I stracił, ale wiesz, ale się czai, czy teraz będzie ten moment, jeszcze nie? Oj, będzie blisko! Będzie, czy wyprzedzi go? Nie, no. Tak, za dobrze się broni. Ale broni się Fenier. Mamy zaciętą walkę o pierwsze miejsce. No, skip ma 3 sekundy, to tu Fenier by musiał złapać trójkę. Ale mamy zaciętą walkę o pierwszą pozycję. Gucik 5 sekund, ale to już chyba, no właśnie. Gucik już się nam wycofał. Oskar Pokerku za Viperem. Gucik już zjechał do boksu. Zobaczymy, kto będzie pierwszy. Skip się nie poddaje. Rozwalczy swoje. Ta flaga znowu mamy. Kto tam znowu? Coś tam się rozbił. Penielwiz odjechał już. Chyba już. Skip jest bardzo blisko Vipera już. Chyba już jednak Peniel wygra. Odjechał już, już typowi. Skip już ma, nie ma szans. No, Skip zaszepaścił, właśnie to tym błędem popełnił błąd. Gdzieś w 5 okorzeniu. I tu Oski Pokrek próbuje wyprzedzić, ale nie udaje się. Będzie mieć ostatnią szansę. Coraz bliżej Vipera. Czyżby ten moment był teraz? Coraz bliżej Vipera. Już? Jeszcze nie, to jeszcze nie będzie ten moment. Ale blisko siedzi mu już na samym. Już tyle. Zahamowanie. Ale chyba jeszcze nie teraz. Może się spróbuję przed tą drugą prostą. Od drugiej prostej. No, zobaczymy. I chyba już nic z tego nie będzie. A my przejeżdżamy przez Penię. Penię wygrywa wyścig, drugi jest skip. Mało. Trzeci Lukas. Bo w drugim sezonie pamiętam. Tak, będzie Świdru. Oj, ale kraksa jeszcze. Oj, oj, oj. Co tu się zadziało? Efektowny finał. O, widziałem. Oj, 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 oj. Zdolski w tym miejscu. I Oski pokojek bez kraksy. No 10 Damian, 11 Lopatson przed Kamilem będzie chyba że Kary. I no jest na mierze, jest na mierze Kamil. Tak to wygląda, zaproszę do konferencji. I kierowcą? Pokorek, oki pokorek. Zapraszamy kierowcę dnia. Jak chcesz, możemy dodać. To tak. Penier. Już tu. Już czekaj, Penier. Oski Penier. I Lukas. Muszę tylko Peniera znaleźć. Gdzieś mi Penier zaginił. Penier, Lukas, a jeszcze Skip tu mieliśmy i Lukas. Jak napisał na Discordzie, że nie chcesz jeździć torpedą. Odchodzi nam kolejny kierowca. No tak, już się dowiedziałem wcześniej. No niestety.
No, jednak niestety. I tak, pierwszy jest Penia, drugi jest Skip, trzeci Lukas, czwarty Świdru, piąty Cysik, szósty Zoski, siódmy Markwolf, ósmy Viper, dziewiąty Oski Pokorek, dziesiąty Damian, dwunasty Lopatson, dwunasty Kamil, trzynasty Brigon, czternasty Kogudzik, piętnasty Senka i szesnasty Kominator, szesnasty Bagnacy. Kogo zaprosiłeś? Skipa, tak? Tak, dodałem kierowców. Skipa, Lukasa, i Peniera, i Oskiego. Oski. Cześć. Jeszcze czekamy na Peniera. Dobrze, Spenier. Już jest Lukas. I jeszcze... Więc to wszyscy już, bo Skipa nie będzie. A, Skipa nie będzie, no. A, znowu. Więc no, możesz zacząć od kierowcy dnia. Kierowcy dnia. Wielkie gratulacje, zostałeś kierowcą dnia, Oski. Jak możesz powiedzieć swój kwalifikację i jak przebiegał wyścig? Halo? A, sorry, nie odciszyłem się. No, w kwalifikacjach tam przed metą specjalnie zwolniłem, żeby być 11, bo tam gdybym nie zwolnił, bym był tam 10 czy 9, więc mi się to nie opłacało i tak sobie właśnie dostosowałem czas. A w wyścigu, no, normalnie, jadłem dzisiaj z gorączką, trochę źle się czuję, więc nie było najgorzej. No, ale dany wyścig, dobrze wpychane. Jesteście, twój teammate chyba też chyba w punktach, tego co widziałem. Tak, szósty czy siódmy, nie pamiętam już. No, bardziej do przodu, no i jednak udany wyścig i oby tak dalej. I przechodzimy do kierowcy numer 3, czyli do Lukasa. Halo. No jestem. O, jestem. Jakie gratulacje na podium? Jak twoim zdaniem kwalifikacje przebiegły i wyścig? No to kwalifikacje to w ogóle ciekawe warunki były. Kółka nie skleiłem, bo myślę, że trzeci byłby na spokojnie, tam może bym się zakręcił i drugi, ale na pole position wątpię. A wyścig to słaby miałem stint na softach. Na początkowych okrążeniach przestrzeliłem i złapałem ostrzeżenie, które potem karą skutkowało, bo się przekonał na prosto przejechać. No tak to już bez historii, no po tej karze to po prostu cisnąłem, żeby uciec na różnicę ponad 3 sekund i po prostu jechałem praktycznie bez walki wyścig. Skip tam z Konierem się bił i za mną resztą. No bardzo się właśnie bili, właśnie tam brakowało, by Skip wziął Peniera, no ale niestety no Penier się tak bronił, aż do końca już nie odpuścił i tam puszczały nerwy właśnie Skipowi, już później zaczął właśnie chyba odpuszczać ich potem. No i jeszcze raz wielkie gratulacje, no i powodzenia na następnym wyścigu. No to przechodząc do zwycięzcy tego wyścigu, no panie, wielkie gratulacje, no pole position. Wielki powrót. No dzięki. Proszę, ma drugi wyścig wygrany, z tego co pamiętam, tak? Drugi wyścig, tak? W tym sezonie? No jak Monaco się liczy, no to chyba to. No to drugi, no to właśnie z powrotem wróciłeś. No jak możesz powiedzieć o kwalifikacjach i wyścigu? No to kwalifikacje no to dobrze, chociaż nie skleiłem tylko ostatniego kółka. No ale byłem drugi, więc nie było najgorzej. I wyścigu po prostu stwierdziłem, że tutaj się na torze ciężko wyprzedza, więc musiałem go podciąć jakoś. Więc jechałem na hardy i już próbowałem do końca wyścigu dojechać. No ale na właśnie bardzo mocno się broniłeś przed Skipem, na Skip cały czas na plecach ten oddech puszczał.
Bo tak byliśmy, że myślimy, że będziesz chyba będzie przedynie przez skipa, to no, ale nie, tu się mocno broniłeś aż do końca. Aż masz tam skipowi chyba nerwy puszczał, bo jakieś później błędy popełniam na koniec. No, tam raz było blisko, ale no, posłów wewnętrzną przykryłem się ciężko przed posłów wewnętrznej według mnie. Chyba kontakt mieliście lekki, z tego co pamiętam, czy mi się wydawało, czy nie było kontaktu? Był kontakt? Nie wiem, mi się wydaje, że nie. A, nie w mojej opinii nie było. No i co, na pewno klasyfikacji przesuniesz, nie wiem ile tam pozycji już, który z tam pozycji nie jesteś, już nie pamiętam, ale na pewno się przesuniesz. No i co, i możesz chyba bliżej chyba być już chyba pierwszego miejsca chyba. No nie wiem, muszę zobaczyć. Jeżeli... Właśnie musiałbym zobaczyć, zaraz bym ci powiedział. Momencik. Jesteś na pozycji numer... A czwartej? No to chyba dzisiaj chyba, bo... No to chyba się przybliżysz do pokorka, albo do skipa. Nie wiem, bo na pewno Viper, czy będzie liderem? Nie, u was po prostu jest tam bardzo tak zawzięcie, że nie wiadomo, kto jeszcze będzie u was mistrzem jeszcze. Można tak powiedzieć, bo tu tak się walka dzieje na torze ostro. No, bo z tego co chyba wiecie, chyba że F2, chyba że już Ezio to jest totalny dominator. I chyba niedługo go chyba przywitacie, jeżeli będzie chciał przyjść do F1, bo tego też nie wiemy. No i tyle jeszcze. No i powodzę na następnym wyścigu życzę. Moje pytanie brzmi, bo dzisiaj no, nie miałem okazji ani się udzielić na wywiadzie. Moje pytanie brzmi do was, panowie, co sądzicie o GP Chin? Motor podpadzika. Tyle. Motor ewidentnie podpadzika. No, pewnie będzie mieć raczej przewagę tutaj. O. No chyba, że na kierze, nie? A jaką pogodę Chin przewidujecie? A wyścig? A kwalifikacje? Sucho. Dobra, panowie, nie będziemy wam zabierać więcej czasu. Dziękujemy za wyścig i gratulacje zwycięstwa i podium dla was. I do zobaczenia za tydzień. Cześć. Cześć.